Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje atrakcyjne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego. Oferujemy pożyczki obrotowe, inwestycyjne i hipoteczne. Podlaski Fundusz Rozwoju to bezpieczny i zaufany partner, którego właścicielem w 100% jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Wartość umów pożyczek przekroczyła już 35 milionów złotych. Ty możesz podpisać kolejną. Pierwszego stycznia padł rekord pandemii. 36 665 nowych zakażeń koronawirusem. Do tej pory najcięższym dniem był 1 kwietnia 2021 roku, kiedy to w raporcie zobaczyliśmy informację o 35 246 nowych zakażeniach. W miniony czwartek, po kilkudniowym okresie względnego spokoju, zaczęły również rosnąć lokalne statystyki. W Suwałkach wykryto 21 nowych zakażeń, a w powiecie ziemskim 13. Na terenie całego województwa podlaskiego dane również poszybowały z 200 do niemal 600. W piątek w Podlaskim przybyło 585 zakażonych, w Suwałkach 19, a w powiecie ziemskim 6. W skali kraju w kwarantannie jest 750 tysięcy osób. Od początku pandemii w Polsce odnotowano do dzisiaj niemal 4,5 miliona zakażeń. Nie wszystkim udało się zwalczyć chorobę. Do tej pory zmarło 103 626 osób z potwierdzonym zakażeniem.